Tak, Trybunał Konstytucyjny wraca do tego, co było. W jednym czasie kończyli. Nieuprawnione było późniejsze odejście od tej zasady i to dzisiaj Trybunał Konstytucyjny potwierdził. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Dziękuję za komentarz. Serdecznie dziękuję. Gorąco pozdrawiam. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Naszym gościem był pan poseł Stanisław Piotrowicz. Wiesz, kopacz prywatnie dla pewnych celów, prywatnie dla pewnych celów państwowo i tak krętu wętu, wiesz. Albo to jedno jest, jedno. Jeszcze jeden temat. Naszym gościem jest pan poseł Tomasz Rzymkowski z Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Witam serdecznie, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Panie pośle, dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold zeznania składa Tomasz Kosowski, były prezes zarządu portu lotniczego w Gdańsku. Pani Małgorzata Wasserman wspominała o tym, o tych rozliczeniach finansowych i ustaleniach pomiędzy stronami, czyli myślimy OLT i portem gdańskim. Co wnoszą dzisiejsze zeznania, w jaki sposób zarezerwuje nam się ten problem, który, no myślę, dotyczy wielu ludzi, bo naście tysięcy tak, klientów zostało oszukanych przez Amber Gold i jak gdyby cały czas sprawa jest rozwojowa. Już śpieszę tłumaczyć. Dzisiejsze przesłuchanie jest bezpośrednio powiązane z przesłuchaniem jutrzejszym, które będzie związane ze świadkiem Michałem Tuskiem, synem ówczesnego prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Dzisiejsze przesłuchanie było o tyle ciekawe, bo jeszcze trwa w tej chwili, wyszedłem, aby Radio Słuchacza, Radia Maria przedstawić ustalenia dotychczasowe. Dwie zasadnicze kwestie. Prezes portu lotniczego w Gdańsku twierdzi, że wielkim sukcesem była współpraca z OLT, mimo że port lotniczy zarobił de facto tylko i wyłącznie 1 000 000 zł, a poniósł stratę ponad 4 000 000 zł z tytułu niezapłaconych faktur za usługi, które świadczył port lotniczy dla spółek grupy OLT Express. Do tego wątek, który ja bardzo usilnie starałem się wgłębić, to znaczy kontaktów między członkami zarządu no i panem Marcinem, Spiritus Movens, całej tej zorganizowanej grupy przestępczej, a panem Michałem Tuskiem i jaka rola była prezesa portu lotniczego w Gdańsku. Pan Tomasz Piotrowski, prezes portu lotniczego w Gdańsku, przyznał dosłownie przed chwilą na komisji, iż po rozmowie, która odbyła się w jednym z gdańskich hoteli z panem Marcinem P. i z panem Jarosławem Frankowskim, wówczas zaproponował osobę pana Michała Tuska do współpracy. Po tym spotkaniu w okresie 2-3 tygodni. No diaboluk pana, baba! Pracy. Diaboluk, baba, głupota piosenka. Kółko to samo. I kurwa, te zamiast różańcy, to oni proponują to, żeby ludzi otumanić. Ani to nie jest dobre, ani to, ani to. 15 marca. Ale tak szybko odwrócił uwagę, szybko zło od złego. Tak. Z dziadem się szybko ewentualnie no gada, gadem, żebrak z żebrakiem. No ja. Zawarta została umowa z firmą OLT Express Spółka Z. Ona też rozpoczęła właśnie działalność 1 kwietnia 2012 roku. Nowa spółka. Dokładnie, dokładnie. I miesiąc później, 16 kwietnia 2012 roku, Michał Tusk
nagle staje się pracownikiem portu lotniczego w Gdańsku, specjalistą do spraw marketingu. Bardzo dziwna zbieżność. O to również pytaliśmy z racji chociażby na zakres obowiązków wynikający z umowy o współpracy, tego stosunku zlecenia, które było zawarte między firmą OLT Express, spółka z o.o., a Michałem Cuskiem, przedsiębiorstwem, indywidualną działalność gospodarczą, a jednocześnie tą pracą wynikającą z stosunku pracy z portem lotniczym w Gdańsku. Jest to o tyle dziwne, ponieważ budzi to nie tylko wśród narodowych, ale wśród ekspertów wątpliwości przestrzegania reguł konkurencji, ponieważ port lotniczy świadczył usługi na rzecz firmy z grupy OLT, a Michał Tusk doradzał kierownictwu tychże spółek i był w posiadaniu wiedzy, co dzisiaj poświadczył świadek Tomasz Kloskowski, był w posiadaniu wiedzy ekonomicznej istotnej z punktu widzenia funkcjonowania czy to lotniska, czy też współpracy z innymi operatorami lotniczymi, czy turoperatorami wynajmującymi, wyczarterowującymi samoloty na różnego rodzaju wycieczki. Pan prezes Kłosowski chyba pośredniczył w tym, żeby Michał Tusk został zatrudniony w OLT Express. Przyznał się do tego wprost, pytany przeze mnie dzisiaj, czy pośredniczył w załatwieniu pracy, w cudzysłowie pracy, Michałowi Tuskowi. Jednoznacznie powiedział tak, pośredniczyłem. A jak to się dzieje? Linia OLT Express zaczyna działalność 1 kwietnia, a w lipcu już ma kłopoty. Zaczęły mieć kłopoty finansowe, zawieszono wówczas też wszystkie rejsy regularne tego przewoźnika. No, to jest jedno z zasadniczych pytań, które do tej pory sobie zadajemy jako członkowie komisji. To znaczy cały pomysł i realizacja biznesowa jest niespotykana, jest wręcz zaprzeczeniem prowadzenia normalnej działalności gospodarczej, ponieważ wydatki, koszty, jakie były ponoszone przez tą spółkę, były zupełnie nieadekwatne w stosunku do przychodów, jakie z tej działalności gospodarczej były pobierane. Ba, można powiedzieć, że sama struktura była o tyle ciekawa, że dwie spółki, to znaczy OLT Express Poland i OLT Express Regional, te spółki generowały tylko i wyłącznie koszty. Przychody z tytułu wyczarterowania samolotu, czy też ze sprzedaży biletów, szły do tej trzeciej spółki, na czele której stał Marcin P., czyli OLT Express bez żadnych przymiotników i dodatków. My szacujemy, że około 300 milionów złotych tych depozytów, które zostały ulokowane przez ponad 19 tysięcy Polaków, zostało zainwestowane w ten biznes. Nie mają też do końca pokrycia w informacjach, które dowiadujemy się od świadków, czy też innych dokumentach. To był naprawdę biznes nie wiadomo w jakim celu stworzony. Ale to jest jak takie domino, tak? Bo mówimy początek lipca kłopoty, koniec lipca ogłoszenie upadłości przez linię OLT Express, a w połowie sierpnia 2012 roku, czyli w następstwie upadłość ogłosiła spółka Amber Gold. Ta upadłość została spowodowana, tak jak ojciec słusznie zauważył, jak puszczenie klocka domina. Zaczęło się od błahostki, to znaczy jedno z biur podróży, które wyczarterowało samoloty od firmy OLT Express Poland, ogłosiło upadłość. I Urząd Marszałkowski w Warszawie, czyli Mazowiecki Urząd Marszałkowski, stwierdził, że zobowiązania tej firmy mogą nie zostać pokryte, bo została postawiona stan upadłości i wystąpiono o zabezpieczenie środków finansowych, które były zaliczką na loty czarterowe, które miały być w sierpniu, pod koniec jeszcze lipca, we wrześniu, czy też nawet w październiku. Te środki zostały zabezpieczone konta OLT Express Poland. I
to spowodowało brak płynności tej pierwszej spółki i potem wszystko poszło kaskadowo. Upadła się właśnie kolejna spółka lotnicza, a finalnie upadła się również właśnie firma Amber Gold. Co dalej? Jutro, tak jak Pan mówi, będzie przesłuchiwany Michał Tusk, a kolejne przesłuchania? Kolejne przesłuchania... Michał Tusk będzie przesłuchiwany jutro już. O ile przyjadą, nie będzie, zmiłuj się, prosi do... na przeszkodzie, aby odpowiadać... Nie będzie tu się zmiłuj. Michał Tusk będzie przesłuchiwany. O, Boże, porany. Działań, to one podejmowały te kluczowe decyzje, które zaskutkowały oszukaniem 19 tysięcy Polaków na kwotę blisko 900 milionów złotych. Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za komentarz. Z panem Bogiem. Polacy mają teraz ochronę przez łez. Gościem aktualności dnia był pan Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold. Jest godzina 14. 14 jest. Aleluja. Słuchają Państwo Radia Maryja, przed nami wiadomości, które przedstawi siostra Grażyna Bagińska. W Sejmie odbędzie się dziś wieczorem debata nad wnioskiem w sprawie referendum edukacyjnego. Z inicjatywą jego przeprowadzenia wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego, który przeciwstawia się wprowadzonym przez Ministerstwo Edukacji zmianom. Pod koniec stycznia zawiązał się komitet referendalny, a wniosek wraz z podpisami złożono w Sejmie 20 kwietnia. Przedstawiciele rządu podkreślali wtedy, że reforma jest już wdrożona, a o przeprowadzenie referendum należało wnosić wcześniej. Poseł Iwona Michałek z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podkreśla, że PiS jest gotów do rozmowy, choć debata w tym momencie nie ma już sensu. Reforma już weszła w życie. Organy prowadzące i dyrektorzy szkół już się mocno przygotowują. Tak naprawdę niektórzy to już są na ukończeniu do wdrożenia od września tych zmian. Tak, wiem, że bardzo wiele organów prowadzących szkoły wzięło na siebie tą sprawę. Tak, bo mi się w ogóle w domu zostawiło telefon, a jestem w pracy. Rozwiązań dla nauczycieli, tak żeby po prostu nie stracili pracy. Moim zdaniem nie ma sensu referendum. Natomiast rozmawiać zawsze trzeba. Tak. Reforma edukacji, w ramach której zostanie zmieniona między innymi struktura szkół, rozpocznie się w roku szkolnym 2017-2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Polska przestała być państwem teoretycznym, dba o koniunkturę i wzrost gospodarczy, co tylko potwierdzają szacunki agencji ratingowej Fitch, mówi poseł Janusz Szewczak, ekonomista. Wczoraj Fitch podwyższyła szacunek dynamiki PKB Polski na 2017 rok do 3,3%. W porównaniu z wcześniejszą prognozą wzrósł on o 0,3%. W ocenie posła Janusza Szewczaka szacunek ten jest jednak bardzo ostrożny. Zdaniem polityka PKB może bowiem zbliżyć się w tym roku do 4%. Można powiedzieć prawie pół roku. Do banku trzeba z czerwca. Dochody podatkowe będą znacząco większe od zaplanowanych, zwłaszcza w ramach walki z uszczelnieniem systemu podatkowego, czyli zwykłą złodziejstwem i okradaniem budżetu państwa. A jak to tam miało miejsce przez lata? To pokazuje, że również... Dobra, to ja zaraz tam zadzwonię, wezmę też. Na ten rok. A więc ten budżet na ten rok, który opozycja twierdziła, że jest w ogóle nielegalny, że się nie utrzyma, że się rozsypie i tak dalej, no raczej pokazuje, że... Dobra. I że będzie sprzyjać na pewno wzrost płac w tej koniunkturze popytowej. No ja nie wiem, który. Do nich pani wyjdzie. Zobacz. Naszego
kraju są jednymi z najlepszych w Europie i jak wskazuje polityk, mogą być jeszcze lepsze, czemu sprzyja właśnie uszczelnianie systemu podatkowego. Agencja Fitch oczekuje, że PKB naszego kraju będzie napędzane przez mocny wzrost konsumpcji oraz jakieś problemy w obszarze inwestycji. Według pierwszych prognoz wzrostu na 2019 rok polski PKB w tym okresie powinien wynieść 3,2%. Fitch spodziewa się też podwyżek stóp procentowych w Polsce w kolejnych 2 latach. Na koniec 2019 roku miałyby one wynieść 3%. Ustawodawca powinien stworzyć jednolitą procedurę wyboru sędziów. Członków Krajowej Rady Sądownictwa uznał Trybunał Konstytucyjny. Według Trybunału wszyscy członkowie KRS mają jedną wspólną kadencję. 5 sędziów Trybunału uznało za niekonstytucyjne przepisy ustawy o KRS-ie z 2011 roku dotyczące zasad wyboru sędziów do Rady oraz ich kadencji. Część sprawy Trybunał Konstytucyjny umorzył. W uzasadnieniu orzeczenia sędzia sprawozdawca Mariusz Muszyński zaznaczył, że kwestionowany przepisem dokonały nieuprawnionego zróżnicowania sędziów. Nastąpiło to w 2 płaszczyznach. Po pierwsze, ustawa zróżnicowała sposób wyboru członków KRS spośród sędziów sądów powszechnych w stosunku do procedur wyboru członków KRS spośród sędziów innych sądów, to jest Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych i sądów wojskowych. Po drugie, ustawa zróżnicowała mechanizm wyboru sędziów członków KRS w samej grupie sędziów sądów powszechnych. Ustawodawca przewidział bowiem w tym zakresie 2 odrębne procedury. Ograniczenie ustawowe dotyczyło zatem nie tylko zróżnicowania prawa biernego sędziów między poszczególnymi rodzajami sądów, ale też dyskryminowania sędziów w ramach tej samej grupy. Wniosek do Trybunału o uznanie regulacji za niekonstytucyjne złożył prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W piśmie wskazał m.in., że obecna ustawa o KRS m.in. ogranicza prawa wyborcze sędziów przy wyłanianiu ich przedstawicieli do Rady. W najbliższych dniach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomi szereg przetargów na budowę szybkich tras. Chodzi m.in. o 14-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S7 koło Krakowa oraz 80-kilometrowy odcinek autostrady A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. Poza tym rozpocznie się realizacja części inwestycji, m.in. budowa 6,5-kilometrowego odcinka południowej obwodnicy Warszawy. Chodzi o nadgonienie opóźnień z ubiegłego roku i zwiększenie liczby przetargów nierozpoczętych przez poprzedni rząd. O sprawie napisał dziś jeden z dziennikarzy. Poseł Kukiz15 Sylwester Chruszcz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, podkreślił, że głównym celem jest spięcie Polski sieciami autostrad i szybkich dróg do 2025 roku. Połączymy wszystkie regiony, wszystkie duże aglomeracje, także ruch tranzytowy nie będzie przeszkadzał nam w normalnym życiu, nam kierowcom, nam transportowcom. I te inwestycje, czyli południowa obwodnica Warszawy, niezbędna, obwodnica Nidzicy, którą teraz już kończymy, obwodnica Gorzowa, to dobrze, że te inwestycje są już teraz przed wakacjami będą oddawane, ale także te obwodnice Krakowa, obwodnice Jarocina, tych inwestycji jest bardzo dużo, dokończenie trasy S3, dokończenia tych odcinków są bardzo ważne dla spoistości całej sieci transportowej w Polsce. Mamy dalekosiężny cel do 2025 roku. Chcemy spiąć siecią autostrad i dróg szybkiego ruchu całą Polskę. W tym roku w naszym kraju oddano do ruchu 2 trasy. Są to obwodnica Wielunia oraz 32-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S5. Do końca roku otwartych ma zostać ponad 350 kilometrów dróg ekspresowych S3, S5, S7 i S8 oraz obwodnice takich miast jak Inowrocław, Jarocin, Nysa czy Ostrów Wielkopolski. Austriacki minister obrony Hans-Peter Doskozil chce, aby Niemcy silniej zaangażowały się w ochronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Polityk w wywiadzie dla jednego z niemieckich dzienników wyraził też życzenie, by nasi zachodni sąsiedzi tworzyli ośrodki recepcyjne dla uchodźców poza Europą. Austriacki minister zadeklarował też, że stara się o nową ochronę zewnętrznych granic Unii. Jak podkreślił, rozwiązaniem byłyby mieszany nadzór granicy z jednej strony przez policjantów, z drugiej przy pomocy wojska. Frontex nie jest w stanie wszystkiego przejąć, dodał. Z kolei niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel skrytykował dziś żądania austriackiej dyplomacji, by zamknąć dla migrantów trasę przez Morze Śródziemne i tworzyć dla nich
wschód poza Europą. Jak wskazał, obecnie nie można zawracać uchodźców do Libii, bo tam nikt nie zapewni im bezpieczeństwa. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat mistyka aktu małżeńskiego. Naszymi gośćmi będą Państwo Agnieszka i Jakub Kołodziejowie, redaktorzy kwartalnika Zbliżenie. Serdecznie zapraszamy. Teraz Państwo chcemy wspólnie modlić się liturgią godzin. Zapraszam, zachęcam do wspólnej modlitwy. Prosiłem też kogoś z radiosłuchaczy o telefon, by modlić się razem. Mamy trzeci tydzień psalterza, jest to 11 tydzień zwykły, hymn z trzeciego tygodnia, strona 550, już światło słońca na niebie i później antyfona i psalmy od strony 823 w wydaniu tym czterotomowym w liturgii godzin, tom trzeci. Kto będzie się z nami modlił? Szczęść Boże, Krystyna z Szydłości. Szczęść Boże Pani. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka. Wysłuchaj, Boże Baranku, wołania zmęczonych i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości. Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twojej obecności i mocy z krzyża płynącej. Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen. Amen. Wypełnieniem prawa jest miłość. Kto miłuje bliźniego, wypełnia prawo. I jakże miłuje prawo Twoje, Panie, przez cały dzień nad nim rozmyślam. Przez Twe przykazanie stałem się mędrszym od wrogów, bo jest ono moim na wieki. Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach. Jestem rozważniejszy od starców, bo zachowują Twe postanowienia. Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, aby słów Twoich przestrzegać. Nie odstępuję od Twoich wyroków, albowiem Ty mnie pouczasz. Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, ponad miód słodsza dla ust moich. 97. Co za kurwa, że nie mogę tego wysłać. Dlatego nienawidzę wszelkie ścieżki nieprawej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wypełnieniem prawa jest miłość. Kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Pomnij, Panie, na lud swój, który dawno nabyłeś. Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki? Dlaczego gniewem płoniesz przeciw owcom Twego pastwiska? Pomnij na Twój lud, który dawno nabyłeś, na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie. Na górę Syjon, gdzie założyłeś swą siedzibę. Skieruj swe kroki ku niekończącym się ruinom. Nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni. W miejscu świętych zgromadzeń rozległ się ryk. Ryk twoich wrogów. Zatknęli tam swoje proporce. Widać, że się podnoszą siekiery, jak w leśnej gęstwinie. Złamali wszystkie bramy. Zniszczyli je toporem i młotem. Wydali Twoją świątynię na pastwę ognia. Zbezcześcili do szczętu przybytek Twego imienia. Rzekli w swym sercu, zniszczymy ich wszystkich. Wszystkie święte miejsca spalimy na ziemię. Już nie widać naszych znaków i zabrakło proroka. 790. Nikt między nami nie wie, jak długo to potrwa. 350. Jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel. 900.
Czy zawsze już będzie w Twojemu imieniu? Czemu cofasz swą rękę? No. I prawicę trzymasz w zanadrzu. Bóg jednak od początku jest moim królem, który ocala na ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomnij, Panie, na lud swój, który dawno nabyłeś. Powstań, Boże. Broń swoje sprawy. Ty rozdzieliłeś swą potęgą morze i głowy smoków skruszyłeś wśród odmętów. Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, wydałeś go na rzecz morskim potworom. Ty sprawiłeś, że tryznęły źródła i strumienie. Ty wysuszyłeś rzeki nieustannie płynące. Twoim jest dzień i noc jest Twoja. Ty utwierdziłeś światło i słońce. Tyś ustanowił wszystkie granice ziemi. Tyś stworzył lato i zimę. Pamiętaj o tym, że wróg leży Ciebie, Panie, a lud niemądry bezcześci Twoje imię. Także takie modlitwy, proszę Państwa, są na dzisiejszy dzień przeznaczone.